Panie trenerze, zanim zapytam o dzisiejszy mecz, to poproszę może w kilku zdaniach o podsumowanie rundy jesiennej, która właśnie jest za nami. Tak naprawdę to już ta runda dawno mogłaby się dla nas skończyć ze względu na problemy kadrowe, jakie mamy. Od początku przygotowań, można powiedzieć, trenowaliśmy w 14-12. To się przyłożyło też na problemy zdrowotne zawodników. Natomiast wiadomo, że boli, dużo boli głupie stracone punkty, bo jeśli chodzi o sam styl, oprócz tych ostatniego meczu i może jeszcze jednego, którego sobie przypominam, no ten styl zespołu wcale nie był taki zły, no tylko że brakowało nam jakości. No i być może też i szerszej kadry zawodników. Nie mówię o tam 10-12, o 2-3-4 zawodników, którzy by pomogli temu zespołowi, znacznie podnieśliby tą jakość sportową. No wiadomo, punktów zdobyliśmy 21, mogliśmy dużo więcej, bo wiadomo, że były ku temu okazje. No tutaj właśnie jest troszeczkę problem. Liczyłem na więcej po prostu. No właśnie, tym meczem dzisiaj z Olimpią Olsztynek rozpoczęliśmy rundę rewanżową. Z tym samym zespołem spotkaliście się na początku sezonu. Wtedy był remis 2-2, teraz zaczęliśmy trochę gorzej. Zaczęliśmy gorzej. Ten zespół wcale niczym nas nie zaskoczył. Tak naprawdę przegraliśmy ten spotkanie na własne życzenie. Chyba już tak jak już powiedziałem wstępnie, można było już zakończyć tą ligę. No, mamy też problemy zdrowotne, niezdrowotne, ale to tak naprawdę nas nie usprawiedliwia. Dzisiaj było widać po straconej bramce na 1-1, kompletnie wszystko padło. Zmiany też nie były właściwe. Teraz mogę przeanalizować te zmiany, że nic nie wniosły te zmiany, a tak naprawdę można powiedzieć, że osłabiły. No, to biorę na siebie, także to jest rola trenera na to, żeby reagował jakoś na boisku. Dzisiaj źle zareagowałem, jeśli chodzi o zmiany. Zawodnicy to muszą sami puknąć się w pierś tak naprawdę i się zastanowić, czy dali z siebie wszystko na dzisiejszym spotkaniu. Za tydzień na ostatni mecz w tym roku jedziemy do wicelidera, do Zambrowa. Nie będę pytał o plany, bo wiadomo, że gramy zawsze o zwycięstwo, ale będzie bardzo trudno chyba o realizację takiego planu. No na pewno będzie trudno. W każdym meczu jest trudno. Trzeba się przygotować solidnie, przede wszystkim mentalnie po dzisiejszym spotkaniu, bo to będzie główna, tak naprawdę decydowało, jak mentalnie podejdziemy do tego zespołu, jak będziemy zorganizowani jako zespół, nie jako jednostki, tylko jeszcze raz jako zespół. I tak naprawdę nie jedziemy tam na pożarcie, chociaż pewnie już tutaj niektórzy myślą, że wynik będzie pewnie dwucyfrowy. No, ja jestem przekonany, że jeżeli chłopaki mentalnie się podbudują, będą wiedzieli, po co tam jadą, to nie będzie aż tak źle.